Buongiorno a tutti. Dzień dobry wszystkim, buongiorno. Io mi chiamo Chiara Vigo. Nazywam się Chiara Vigo. Ho 64 anni. Mam 64 lata. E vengo da una famiglia di maestri di tessuto. I wychodzę z rodziny mistrzów tkania bisioru. Quindi noi cominciamo da molto piccoli a conoscere le fibre. Więc jako małe dzieci wszyscy już znamy, jak wyglądają te produkty pierwsze takie. In particolar modo una fibra che ci viene regalata da un animale che si chiama Pinna nobilis cetacea, che vive sotto il mare. Więc jest takie włókno, które jest produkowane przez małże, które się nazywa tam Pinna. I ona żyje sobie pod morzem i ona produkuje właśnie takie cieniutkie niteczki. Io vivo nell'isola di Sant'Antioco, che si trova a sud-ovest di Sardegna e a un'ora di traffico dall'Africa. Więc ja mieszkam na takiej wyspie, która jest połączona mostem z Sardynią na południu i to leży gdzieś godzinę drogi od Afryki, można stamtąd już dopłynąć. Sant'Antioco è la città più antica di Sardegna. Ta miejscowość Sant'Antioco jest najstarszą miejscowością na Sardynii. E nella mia famiglia, fra tutte le specialità, ce n'è una in particolare che io ho scelto di condurre, diciamo, in via speciale, nel senso che ho deciso di lasciare tutte le altre fibre e le altre lavorazioni e occuparmi solo ed esclusivamente di bisso. Więc w mojej rodzinie jest tych mistrzów takich różnych materiałów jest wiele, od wielu pokoleń, ale ona zadecydowała, że poświęci się tylko i wyłącznie przerabianiu właśnie tego rodzaju włókna. Il lavoro più importante, diciamo, che io ho fatto nella mia carriera di maestro, per esempio aver ricamato la stola di Papa Wojtyla e aver per esempio fatto lo studio del Gesù di Manopello. I jako mistrzyni tkania bisioru, takim większym jej dziełem na przykład jest stuła, którą utkała dla Jana Pawła II z bisioru, a także ona badała całun z Manopello, który jest też utkany z bisioru. Ona badała właściwości tego włókna. Il Gesù di Manopello è di bisso. Więc ta całun z Manopello jest zrobiony z bisioru. Perché adesso, come vedremo adesso, io costruirò un filo. Teraz wam pokażę, jak się taką nitkę tworzy z bisioru. E per costruirlo userò un fuso di tipo ebraico. Więc będę używała do tego takiego wrzecionka, który jest wrzecionkiem typowo hebrajskim, żydowskim. W żydowskiej tradycji się używa. Abbiamo 46 passi biblici che ne parlano. W obisiorze jest 46 fragmentów Pisma Świętego, które mówią, że obisiorze. 46 fragmentów. Specialmente il 38 di Esodus, quando vuole l'effod del sacerdote Aronne, lo vuole in bisso. Jak Księdze Wyjścia, w 38 rozdziale chyba, jest opisane, że kapłan musi mieć strój utkany ritorto, z bisioru. Ritorto, quindi è la lavorazione ritorta. E poi da appunto tutte le dosi della ricetta che permette poi al bisso di diventare oro purissimo in luce. Więc jest to taka technologia specjalna, która sprawia, że te nitki stają się, dobierają złotego koloru, wyglądają jak złoto. E guardate, non c'è cosa migliore che vederlo fare. Nie ma nic piękniejszego niż przyglądać się temu, jak się to robi. Allora, adesso vedremo cosa io faccio. Allora, il bisso arriva da mare. Więc ten bisior wydobywa się z morza. Viene dissalato per 25 giorni. 25 dni trzeba go odsolić. Avendo cura di cambiare l'acqua dolce sia di giorno che di notte ogni 3 ore. Że co 3 godziny
trzeba zmieniać wodę, w której ten bisior się znajduje przez jakiś czas. Fatta questa operazione, viene conservato per essere utilizzato appena è possibile. Quindi adesso vedremo cosa io faccio per liberare la fibra dalle paglie. Więc tutaj teraz pokażę, jak to jest, musi oczyścić z alg. Algi tam są, takie resztki, skorupki jakieś, to musi to usunąć. Senza pazienza non si può fare. Bez cierpliwości nie da się tego zrobić. Quando il Santo Padre aveva visto come facevo il filo, jak Ojciec Święty widział, obserwował, jak robiłam te nitki, dice: ma quanto tempo ci è voluto per fare il Gesù di Manopello? I się pytał, to ile czasu trzeba by spędzić, żeby wykonać całą z Manopello? E io l'ho guardato, mi sono messa a ridere, gli ho detto: quello l'hanno tessuto altre mani. I powiedziała mu: ten całun był tkany przez inne ręce, nie przez moje. E to vuol dire che la Veronica aveva più pazienza di me. To znaczy, że Weronika miała więcej cierpliwości niż ja. E comunque è fatto da mani molto sottili. Musiało być zrobione przez ręce, które były niezwykle subtelne. Perché per ottenere quella tessitura ci vogliono delle mani sottilissime. Mówi, że ona nie jest w stanie, trzeba mieć tak delikatne dłonie, żeby zrobić te cienkie nitki, że ona tego nie umie. Allora. Nie, tylko grubością. Una volta pulito non ha più il peso e non ha più il tatto. Jak się to wyczyści, to ten kłębek na dłoni się nie czuje jego ani wagi, ani się go nie wyczuwa, jego obecność jest tak delikatna. Peccato, perché sennò io gliel'avrei preparato, gliel'avrei portato. No i ona to tak skubie teraz. Non porta mantello, non porta mantello, né manco goretto, e non avretto, non ha la tittia, anche lo scantatea, suvizio e Maria, una notte manna, terra de vundale, nascere una femmina de un grande amore che su viu dess'acqua a raccomandai. Gente dessa terra, dendi morinai, anninni anninni, anninni anninna. Anamana Elohimani Elohim Miamana Elohim Mimma Elohim Madonai Elohim Babai Elohim Baba Elohim. To jest aramejski. Aramejski. Yamana Elohimani Elohim Miamana Elohim Mimma Elohim Madonai Elohim. Yamana Elohim Manamana Elohim Baba Elohim Mimma. Grazie a Pietro.
De gratia te sei vena, de sacrente, u deus onnipotente, cunto esti stadu, procita preservada, Immaculata, benedetta e laudata, in frato gioiosa, mamma, figlia e sposa del mio Signore. Benedetto è il fiore e il frutto del suo seno, Gesù, fiore divino, Signore nostro, prega i tua figlio To jest Ave Maria z vostro. Sì. taką trochę zmienioną wersją È l'Ave popolarną. Maria in lingua sarda. Fiore di vita, nie owoc, tylko kwiat życia. E noi dobbiamo rimparare ad ascoltare Dio. I musimy się nauczyć ponownie słuchać Boga. L'altro non ci serve. Wszystko inno do niczego się nam nie służy i do niczego się Lo nie lasciamo potrzebne. tutto qua. Zostawmy to w tym miejscu. Per questo io ho deciso che la mia arte deve essere dono. I dlatego postanowiłam, że sztuka, którą wykonuję, musi być darem. Così, quando sarò andata via dalla vita, nessuno bisticcerà per vendere le mie opere, perché le avrò già regalate io. Dlatego po mojej śmierci nikt moich dzieł nie sprzeda już, dlatego że wszystkie zostały podarowane E przeze quindi mnie. non sarà possibile perdere tempo a bisticciare. Nie będą tracić czasu na to, żeby się kłócić. La 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 Allora, lo vuole in bisso ritorto. Sam kręci. Adesso il mio fuso va al contrario. A teraz w drugą stronę go odkręcę. Zrobione. Adesso, guardate, bisognerebbe farglielo toccare. Trzeba dotknąć teraz to. Allora, prendi così. Se passano le dita lo sentono ruvido perché poi lo trasformo. Możecie zobaczyć, dotykajcie, jaka jest faktura tego, nie? Jak się to czuje, bo ona to zaraz zmieni jeszcze. Więc zobaczycie za chwilę, bo to jest teraz, jest ciemne, nie? Takie szare, brązowe. A za chwileczkę to się nabierze złotego koloru, całkowicie złotego koloru. Ona pokaże. To może jak się poświeci później latarką, to będzie przypominało złoto, całkowite złoto. Perché è un collagene cheratinato come proprietà chimica, è mille volte più sottile del nostro capello, ma ha la stessa struttura. Więc tam jest jakieś kolageny są w tych nitkach teraz, które są dużo, dużo cięższe niż nasze włosy, ale mają taką samą strukturę jak włosy ludzkie. Allora, guardate cosa succede adesso. Io userò il mio suono. Allora, qua dentro nel formulario ci sono 15 alghe macerate, 2 succhi di limone e un succo di cedro.
Więc tam są jakieś zmielone algi, sok z cytryny i sok z cedro, drzewo cedrowe. Il mio suono legherà queste molecole e trasformerà il bisso. Więc ja, ona teraz będzie z siebie taki dźwięk wydawała specjalny, który zmiesza te substancje z tymi kolagenami tam. I to zmieni swoje właściwości ten bisior. Będzie czarować. La la la. La la la. Jest elastyczne teraz, widzicie. Adesso passa nella mia mano destra, si trasforma. Poi accenderemo la luce e lo vedrete in oro. Teraz zobaczycie. Elohim, Anani, Elohim, Adonai, Elohim, Mamai, Elohim, Yahweh, Elohim, Anani, Elohim, Imma, Elohim. Yama, Elohim, Manamana, Elohim, Mababa, Elohim, Imma. Yama, Elohim, Manani, Elohim, Mimiyamana, Elohim, Imma. Yama, Elohim, Adonai, Elohim, Mamai, Elohim, Yahweh, Elohim, Manani, Elohim, Imma. Trzeba zobaczyć przy latarce. No teraz to jest złoty kolor. Tak, jak nitka złota to wygląda. Tu możecie zobaczyć. Jak nitki złota. Quindi io voglio fare una natività. Zrobię dla was scenę narodzenia. Voglio fare una natività che al buio dorma e in luce diventi oro. Taką scenę narodzenia, że w ciemności ona będzie spała, a jak będzie światło, to ona rozświeci jak złoto. Ci vorrà un anno e mezzo costruirla, ma... Potrzebuję gdzieś rok czasu na to, żeby wam to przygotować, ale... Però może... poi sarà nel posto giusto. Ale później znajdzie się w miejscu właściwym. Bene.